Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Wakacje wykorzystaliśmy między innymi do tego, żeby faktycznie realnie jakby postawić tą drugą nogę, o której wspominaliśmy, czyli druga noga dotyczy syntezy kontraktowej, produkcji kontraktowej, związków zarówno naszych, tych własnych, tych opartych o naszą własność intelektualną, ale również tych, które są materiałami do OLEDów. I tutaj jako potencjalny dostawca, jako supplier dla tego segmentu, bo sama branża OLED i branża wyświetlaczy rozwija się super dynamicznie. OLEDy zaczynają już dominować w niektórych segmentach, czy to iPhone, przepraszam, czy to telefony komórkowe, czy to tablety, czy wearables. Bardzo dynamiczny wzrost będzie monitorów do komputerów, oczywiście samych telewizorów. Tu zaczyna być taka pełna dominacja. Dostawców jest nadal tylu, ile było, więc no z naszej perspektywy to był dobry ruch. Zaowocowało to tym, że mamy podpisaną umowę na dystrybucję jeden z japońskich dystrybutorów. Ważne dla nas było to, żebyśmy tą umową nie zamknęli swojej możliwości do współpracy z innymi dystrybutorami. Dlaczego taka formuła? Dlatego, że to jest bardzo duży rynek, dużo podmiotów japońskich, które są potencjalnym odbiorcą naszych produktów. Natomiast parę barier, przede wszystkim językowych, nie po naszej stronie, bardziej po ich, łatwiej się jest po prostu dogadać, mając dystrybutora, który prowadzi w naszym imieniu te relacje. Fajnie teraz zaczynają działać, tłumaczą nasze materiały, nasze filmy. No także spodziewamy się, że to był dobry ruch. Z innych istotnych rzeczy, również umowa ramowa też na dostawy, przepraszam, nie również, tylko umowa ramowa na dostawy z naszym partnerem tutaj z Europy. Także już te pierwsze dostawy zaczynamy realizować komercyjnie. No i to jest ta taka część, bym powiedział, związana z byciem dostawcą. Pozostałe procesy, które gdzieś tam tutaj zaczynają konwertować, są procesami jakby współpracy z podmiotami, czy którymi nawiązaliśmy relacje na Display Weeku, czy z którymi mieliśmy. No i tutaj mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli zakomunikować nową współpracę, bo to są już w niektórych przypadkach takie, bym powiedział, finalne rozmowy inicjujące oczywiście współpracę, no ale musimy ją usankcjonować. Myślę, że giełda jako instytucja zachowuje się bardzo odpowiedzialnie i myślę, że realnie patrząc na spółki oparte o zaawansowane technologie, chciała wiedzieć, czy to jest trend, czy to jest krótkie zjawisko. Natomiast no, niewątpliwie te spółki robią zawsze różnicę i nasz świat i zmiany dokonywały się w oparciu o technologię. Więc w praktyce mam wrażenie, że takie wydarzenie na przykład jak dzisiaj, na którym tutaj jesteśmy i też mieścimy się gospodarzem z giełdy papierów wartościowych, to jest taki, mam nadzieję, dobry początek na to, żeby zacząć edukować i wskazywać więcej informacji, stwarzać możliwość dodzielenia się większej ilości informacji na temat spółek, powiedzmy, które są klasyfikowane jako spółki Deep Tech. Utrzymujemy tempo rozwoju, krótko i na temat. Jesteśmy z tego tempa zadowoleni. Dobitnie widzimy to, że ten rynek w zakresie wyświetlaczy OLED rozwija się nawet w tempie szybszym niż nie to, że my zakładaliśmy, ale analitycy zakładali. Proszę zauważyć, że OLED zdominowało segmenty smartfonów, tabletów, wearables, kolejno monitory teraz, powiedzmy, czy laptopów, czy komputerów. To jest ten spodziewany największy wzrost. Monitory telewizorów, kolejne generacje jakby rozwiązań, czy flexible, roll-to-roll, gogli, de facto jakby tylko zakładają rozwój przy udziale OLED. Część z tych segmentów jest nowa, część dopiero, gdzie OLED będzie wchodził z coraz większym jakby market share'em, zdobywając coraz większy market share. Więc jakby z tej przy świadomości, że
zmiany technologiczne w tym obszarze no nie odbywają się z roku na rok, nawet nie co 3 lata, nawet nie co 5 lat, tylko w perspektywie tak naprawdę dekad i że to jest zaawansowany, ale wciąż początek ze strony branży, no my czujemy komfort, że jesteśmy w dobrym miejscu i też, że skupiamy się na rozwoju własnych, bo tutaj jest ten największy wzrost wartości, ale również na produktach, które możemy dostarczyć klientom, to też była dobra decyzja. Więc tak, uważam, że jesteśmy w dobrym tempie i w dobrym miejscu. Partnerem programu była spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.